Cześć! Oto 32, a zarazem ostatni w tym sezonie odcinek podcastu, w którym zamierzam Wam przynosić różne historie pisane przez wielu autorów. Intro! A dziś w oczytanym kameleonie będziemy mieli szansę zapoznać się z tekstem pod tytułem Latożki autorstwa Anet. Zapraszam do słuchania. Nad wzgórzami wschodził świt, gdy czarna armia odstąpiła bram. Słońce jeszcze nie zdążyło pokazać tarczy, kolorując nieboskłon. A już za ogrodzeniem rozległy się podekscytowane szepty. Wieść z niedowierzaniem przekazywano z ust do ust, nikt jednak nie śmiał podnieść głosu, dopóki ostatnia sylwetka nie rozpłynęła się w chłodnym powietrzu. Dopiero wtedy osada zaczęła wracać do życia. Nikt nie wiedział, kim byli czarni jeźdźcy, skąd przybywają, ani co nimi kieruje. Pojawiali się rzadko. Stawali jeden przy drugim wokół wioski, nikogo nie przepuszczając ani w jedną, ani w drugą stronę. Ciemne ich szaty zdawały się fruwać na wietrze, broni nie okazywali, nawet konie nie parskały. Trwali w miejscu. A potem odchodzili tak, jak się pojawili, w ciszy, bez uprzedzenia. O byli tacy, którzy próbowali przedostać się przez kordon. Żaden nie zbliżył się nawet na pół wiorsty. Stawali w miejscu bez ruchu, nawet po kilka godzin, po czym wracali biegiem do osady z pobladłymi twarzami i trwogą w oczach. Długo dochodzili do siebie. Opowiadali potem, że nagle brała ich słabość straszliwa, która kroku zrobić nie pozwalała, a strach ogarniał tak przenikliwy, że jeno w ucieczce upatrywali ratunku. I żaden nie potrafił wyjaśnić, czego właściwie się bał. Poza tym, że czuł śmierć nadchodzącą i nieszczęście. Nigdy nie było wiadomo, ile potrwa oblężenie. Dlatego zawsze pilnowano, aby spichlerze były pełne, studnie czyste, a zwierząt choć po kilka sztuk nieopodal. Czemu wybrali latoszki? Tego nie wiedziano. Ale od dawien dawna czarna armia pojawiała się, gdy wsi groziło poważne niebezpieczeństwo. Chroniła ją i przed pożarem lasu, i przed zarazą, tak jakby okrywała ją swym płaszczem, nie pozwalając zrobić żadnej poważnej szkody. Niosła niepokój, bo nie wiadomo było, co za nieszczęście się wydarzy, ale i pewność, że mieszkańców oszczędzi. Zazdrościli sąsiedzi latoszkom tej ochrony. Tam się i lepiej powodziło i łatwiej żyło, i bać się nie było czego. Niektórzy rzucali czasem złe spojrzenia, ale starsi wiedzieli, że żadna to wsi zasługa, ani wpływu na nią nie ma. A że dobrzy ludzie tu żyli i zawsze do pomocy chętni po katastrofie jakowejś, przyjmowali to dobrodziejstwo bez gadania. Stary Maćko podkręcił wąsa, sapnął po swojemu. Trzeba słać do bocianic. Spojrzał po młodzieży. Chłopcy wpatrywali się w niego w niemym oczekiwaniu. Od miesiąca wieści z zewnątrz nie było żadnych, a w bocianicach przecież na niejednego panna jakowaś wyglądała z utęsknieniem. Jaśko, jasnowłosa głowa przytaknęła gorliwie. Pójdę. Konia weźmiesz, obaczysz co i jaki, i migiem wracaj. Może im czego potrzeba? Tylko patrz bacznie, czy nie zaraza. Tedy nie podchodź, wracaj zaraz. Wiesz, jak znakują zarazę Maćko zmarszczył brwi. A bo to ja nie widziałem Jaśko się obruszył, że go jak dziecko traktują, ale widząc poważne spojrzenie starego Przytaknął i pobiegł konia gotować do drogi. Niby kilka wiorst tylko ich dzieliło, ale trzeba było szybko się wywiedzieć nowego nieszczęścia, a może i ratować sąsiadów. Jaśko nie wrócił ani pod wieczór, ani na następny dzień. Maćko najpierw się zżymał w sobie, że mu kosowi powierzył taką sprawę, ale potem i martwić się zaczął. To nie było do chłopaka podobne. Nawet jakby ta maryśka od kowala go zatrzymała, to przecież nie na tyle czasu. Chociaż młode to i głupie to nie wiadomo. A jeśli rzeczywiście zaraza jakowaś? Nie, tego nigdy nie było, żeby jedna po drugiej tak przychodziła. Nie może być. Albo bandyci na niego napadli? Ale skąd bandyci na tej drodze wiejskiej z dala od szlaku handlowego? Tu tylko wioski porozrzucane, ni bogaczy, ni kupców w okolicy. Co się mogło stać? Trzeba było znowu słać. I już Staszko wskakiwał na wierzch szarego wałacha, gdy ktoś wypatrzył oczekiwanego jeźdźca już przy ostrokole. Otworzono bramę. Jaśko wjechał galopem, puścił grzywę bursztyna i bezwładnie osunął się na ziemię. Nieprzytomnego zaciągnięto do chaty. Dopiero pod wieczór Jaśko ocknął się na tyle, że można było cokolwiek zrozumieć. Posłano po Maćka. Czarna armia! Popatrzyli po sobie domownicy, czy widać. Co ty, synek, już poszli, już dobrze, już nic! matka uspokajająco pogłaskała jasną głowę chłopca. Ale Jaśko wzdrygnął się niecierpliwie i wyszeptał pobielałymi wargami. Czarna armia! Stoi wokół bocianic. I to by było na tyle. Dzięki za wysłuchanie odcinka. Do usłyszenia za jakiś czas w drugim sezonie podcastu. Jak zawsze, czytał dla Was Kameleon.